Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, rozpoczęliśmy sobie taki, można powiedzieć, cykl odnośnie filokła, czyli pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna. Będziemy sobie o tym mówić, ale teraz, moi drodzy, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na wpis pana Jurgi, który pokazuje, można powiedzieć, taką chałupniczą teorię, chałupnicze podejście do pojęcia równości. To, co napisał pan Jurga, uwłacza nie tylko zdrowemu rozsądkowi, ale też i samemu Bogu, który wiemy jest doskonały. Oto wpis pana Jurgi. Pan Jurga pisze do mnie. Groch z bananami. Ojciec, syn i duch są absolutnie równi. Trójca to monarchia. Z woli ojca poczęty był syn. Nie, syn nie został poczęty. Z woli ojca pochodzi duch. Nie na odwrót. I teraz zwróćmy uwagę na to. Oczywiście, że są równi, ale to nie jest absolutna równość. Credo wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Jezus wrócił do swego Ojca i usiadł po jego prawicy. Mamy tu zaznaczoną hierarchię woli i honoru, mówiąc ludzkim językiem, a innego Bóg nam nie dał. Tak, panie Jurga, ludzki język, ale Bóg uzdolnił nasz ludzki język do określania i wyrażania w sposób bardzo precyzyjny pewnych prawd i też prawd o nim. Posługując się ludzkim językiem, ludzki język oświecony światłem Bożym jest zdolny wypowiedzieć rzeczy, których i opisać, których sam z siebie by nie opisał. Ale dobra. Moi drodzy, zwróćmy uwagę tutaj. Tak, monarchia. Oczywiście, że są równi, ale nie jest to absolutna równość. Zobaczmy, moi drodzy, jaka tu jest chałturne podejście do równości. Takie, można powiedzieć, potocznie równe na oko. Matematyka. Wydaje mi się, że tutaj pan Jurga chyba był na tej lekcji, kiedy właśnie, jak to kawał mówi, że nauczycielka, próbując przekonać uczniów w klasie, że połowy są równe, tak? Po czym kończy, ale i tak z was, większa połowa z was matołki tego nie zrozumie, tak? Czyli połowy są równe, ale większa połowa z was tego nie zrozumie. I chyba pan Jurga w to uwierzył, że są połowy większe i mniejsze. Moi drodzy, jeśli coś jest równe, to znaczy dwie części, mamy dwie rzeczy i one są równe, jak 2 równa się 2. Ale czy 2 równa się 1,99,99? Nie, matematycznie nie. Żaden matematyk by się nie podpisał pod tym, że 2 równa się 1,99. Jeśli mówimy o równości, to ta równość musi być równa, tak? A tu jest właśnie podejście do równości na oko. Idziemy do sklepu mięsnego, no chyba każdy z nas ma to doświadczenie i tam mówimy, pani Krysiu, pani Basiu, rzuć no mi pani tam, nakrój mi pani z pół kilo szynki, nie? No to ona tam już na oko kroi, pyk, 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 rzuca na wagę, no i tam wyjdzie 4,96. No i co robimy? Dobra, pani spakuje, będzie dobrze, nie? Czyli tam plasterek w tą, w tamtą, nie gra różnicy, nie? Ona na oko daje, no i na oko jest pół kilo, położę na wadze, no i brakuje tam, nie? 0,3, nie? Do pół kilo, czy tam 0,5. I to jest właśnie takie podejście do równości. Są równi, ale nie są absolutnie równi. Czyli są tak równi, że jednak w tej równości nie są równi, tak? Bo ta równość wyklucza absolutność, a wykluczenie absolutności w równości właśnie sprowadza tą równość do takiej chałupniczej równości na oko. Przedrzemy kartkę papieru na oko, tak? Na pół. No i tak, na oko są dwie równe połowy, ale jakby wziąć jakąś linijkę,
czy nawet jakąś tam miarę laserową, no to by wyszło, że jest pół milimetra większa jedna od drugiej, tak? A więc nie są połowami. Rozumiecie, o co chodzi? No mam nadzieję, że tak. I takie chałupnicze, moi drodzy, podejście do równości, taka równość na oko, tak? No i ma pani tu pół kilo szynki na oko, tak? Ale może być 4,95 albo 503 czy tam 508, czyli nie równe pół kilo, tylko tak właśnie na oko, tak? Coś dzielimy na pół, no to na oko. Ale moi kochani, czy Bóg, Przenajświętsza Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty, czy te trzy osoby boskie mogą być równe na oko? Czyli tak patrząc na Ojca, na Syna i na Ducha Świętego, no to tak, na oko równe są, tak? Po 1,75 m mają wszyscy, nie? Ale jakby ich tam pomierzyć, to Ojciec ma 1,75 m, Syn ma tam 1,74 m, Duch Święty 1,74,5 m, a więc ta równość na oko do miarki laserowej już nie jest równością, tak? I tu, moi kochani, właśnie mówienie takie, że są równe rzeczy, ale nie absolutne, to jest, moi drodzy, zaprzeczenie pojęcia równości nawet w takim codziennym potocznym pojęciu, tak? No pół kilo, no ale ja ci natnę 470, to nie jest pół kilo. Ale w szczególności w stosunku do Boga, który jest doskonałą jednością i równością. Równość między Duchem Świętym a Ojcem jest doskonała, jest absolutnie doskonała. Tam nie ma równości na oko, że Ojciec ma 1,75 m, a Duch Święty 1,74,99,99 i pod laserem to wychodzi, tak? Miarka jakaś taka laserowa, bo są takie wynalazki, nie? Nie. Panie Jurga, równość na oko to sobie zachowaj właśnie jak idziesz do sklepu po szynkę. Jak ci pani za kasą tam nakroi na oko pół kilo czy kilo szynki. Ale nie przenoś tej chałupniczej równości na oko na Boga, bo mu uwłaczasz. Takie pojęcie równości uwłacza nawet nauce. Wyobraźmy sobie fizyków, chemików, którzy w laboratoriach, prawda, produkują równe rzeczy, gdzie dokładność musi być praktycznie opanowana do perfekcji. Powiedz im, że ta równość jest taka, ale nie musi być absolutna, tak? To by im wyszło kwadratowe koło, tak? Równość nie musi być absolutna. Powiedzmy to farmaceutom, którzy dokładnością muszą spreparować jakiś lek, nie? Ale takie podejście, równość, ale nie absolutna, to lek zamiast wyleczyć, to babcia czy dziadek zejdzie na zawał, nie? Bo tego troszkę za dużo, tego troszkę za mało, ale na oko z zakraplacza po kropelce poszło, nie? To przecież ile jest takich różnych tam przyrządów i tych całych aparatów, które co do tam milionowych rzeczy wydzielają rzeczy, tak? No ja tam nie znam się na farmacji, ale generalnie jest powszechnie wiadomo, że są pewne rzeczy, które wymagają doskonałej równości, tak? Bo inaczej by nie wyszły pewne rzeczy. Więc takie pojęcie, równość, ale nie absolutna, uderza nawet w świat nauki. Szczególnie ten precyzyjny, weźcie sobie te mikroprocesory, te tam w komputerach, co są i tak dalej. No to powiedzcie tam, że tam nie musi być absolutnej jakiejś równości i dokładności. To co by nam wyszło? Ja się tam nie znam akurat na elektronice, ale wy, co może się znacie bardziej, czy ktoś z was jest tam inżynierem, no to wie, że jak się robi wiele rzeczy, nawet w świecie ludzkim, takim naukowym, to jak połowa jest połową i musi być doskonałe, to są lasery komórkowe, znaczy te miarki laserowe, jakieś takie tam nie wiadomo co, żeby te połowy były równie równe, a nie równe na oko. Więc jeśli świat ludzki
naukowy. Równość znaczy równość, a nie taka równość, że w tej równości jest nierówno. Co byśmy osiągnęli? No weźcie sobie cztery koła, które są tak równe, ale nie są absolutnie równe. Jedźcie samochodem. Jedno koło takie, drugie tam pół milimetra, tam 2 centymetry, ale gdzie tam na oko równe jedziemy, nie? No to jakby się jechało? No moi drodzy, przykładów to można mnożyć w miliardy, ale nie chodzi o to, żeby tu je mnożyć, tylko chodzi o to, żeby wykazać tu absurd tego pojęcia. Oczywiście, że są równi, ale to nie jest absolutność, absolutna równość, czyli tak są równi, że jednak są nierówni. To jeszcze raz, takie pojęcie uwłacza nauce, zdrowemu rozsądkowi, bo albo są równe, albo nierówne połowy, a w tym kontekście uwłacza doskonałości Boga. Po prostu takiej trójcy nie ma, gdzie jest nawet 0, tam ileś mikromilimetra różnicy między Ojcem i Duchem Świętym i Synem, jakieś tam nawet mikrony, mikromilimetry. To już nie jest równość, to już nie jest doskonałość, a takiej trójcy nie ma, gdzie Ojciec choć nawet tam w mikromilimetrze ma, jest większy od Syna i Ducha Świętego. To jest absurd, absurdalny absurd, uwłaczający doskonałej doskonałości, pełnej doskonałości, absolutnej, absolutnie absolutnej doskonałości, pełnej pełni Boga. Więc jeśli mówimy o równości Ojca, Syna i Ducha Świętego, to mówimy o równości z podmiarki laserowej, gdzie nie ma miejsca na różnice, na mikromilimetry, czy jak to się to tam nazywa w świecie, miary i tak dalej. Więc panie Jurga, nie przekładaj równości na oko, przede wszystkim na Boga. Tak, w sklepie po szynkę możesz się tak przełożyć. Dzieląc kartkę na pół możesz się tak przełożyć. Robiąc coś, jakąś deskę, no a tak patrzysz, to tam na oko równo, dobra, jest tam. Tam jakieś odchylenia, coś, to się tam naciągnie deskę, nie? Nie przekładaj takiej mentalności, panie Jurga, na Boga, bo go zniekształcasz. Ale też uderzasz w zdrowy rozsądek i logikę, że są tak równe, ale jednak nie są absolutnie równe, czyli nie są równe. Pozdrawiam.